Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to witam cię bardzo serdecznie. Ja jestem Dominika i witam dzisiaj was w wersji totalnej no make-up. Stwierdziłam, że pokażę wam się w wersji domowej, w której wyglądam tak naprawdę na co dzień. Jeśli byście się zastanawiali jeszcze, dlaczego ja mam tutaj takie plamy, bo w poprzednich filmach też mogę takie mieć. Z tego względu, że schodzi mi skóra po opalaniu i mam nadzieję, że mi to fajnie zbrązowieje. Dzisiaj przychodzę dla was z typowo wakacyjnym filmem. Postanowiłam nagrać dla was 30 rzeczy w wakacje, które naprawdę warto zrobić. I ja od razu będę wam mówić, co już udało mi się zrobić. Ja wiem, że już jest tak naprawdę koniec lipca, ale macie jeszcze miesiąc wakacji i naprawdę wydaje mi się, że można to fajnie wykorzystać i zrobić naprawdę fajne rzeczy, a nie marnować każdy dzień z tych wakacji, tylko wykorzystać go w pełni. Także dzisiaj przychodzę do was z moją top 30 rzeczy, które warto zrobić w wakacje. I zacznę od pierwszej rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zapisałam sobie na mojej liście, to piec ciasta z letnich owoców. I myślę, że to jest naprawdę super sprawa. Ja na pewno chcę to wypróbować, jeszcze tego nie próbowałam. Tak jak wam powiedziałam, ja będę sobie odhaczać rzeczy, które udało mi się zrobić. Mam tutaj długopis. Także myślę, że to jest naprawdę ekstra sprawa, zrobić jakąś tartą z jakimiś malinami, truskawkami i myślę, że wszyscy będą na pewno bardzo zadowoleni, jeśli będą mogli skosztować takiego ciasta. Wschód słońca. Myślę, że to jest obowiązkowa rzecz w lato, którą naprawdę warto zrobić. Ja na wschodzie słońca jeszcze nie byłam, nie wstałam. Mieliśmy iść z Maciejem nad morzem na wschód słońca, ale się nie udało. Jak już mieliśmy ustawiony ten budzik i wszystko miało wypalić, to ja niestety w ten dzień źle się czułam. Także to jest jeszcze u mnie rzecz do zrobienia. Trzecia rzecz. Zrobić na rowerze 15 km. Mi się to udało zrobić, jak byłam w Holandii. I zrobiłam wtedy 35, także myślę, że tą rzecz już mogę swobodnie odhaczyć. I ja w ogóle tą listę zrobiłam już naprawdę spory czas temu, ale ja totalnie zapomniałam nagrać taki film. Ale stwierdziłam, że jeśli nie w tym roku, to może przyda się komuś na kolejny rok po prostu. I kolejna, piąta rzecz to pobiegać na plaży. I uwierzcie mi, że jeśli jesteście nad morzem, nawet na wakacjach, to takie pójście z rana na plażę i pobieganie sobie przy brzegu to jest po prostu coś wspaniałego. Ja tak zrobiłam jednego roku, jak byłam z moimi rodzicami nad morzem i to po prostu uwalnia takie endorfiny z rana i naprawdę to jest wspaniałe doświadczenie i już niestety chyba w tym roku nie będę mogła tego zrobić, bo już raczej nad morzem czy na plaży nie będę. Oczywiście można to zrobić sobie też nad jeziorem, ale myślę, że nad morzem jest to naprawdę świetne doświadczenie i myślę, że każdy chociaż raz powinien czegoś takiego spróbować. Kolejna rzecz to nauczyć się nowych przepisów. Ja po prostu kocham gotować, kocham piec, ale bardziej wolę gotować mimo wszystko. I chciałabym się nauczyć jakichś super fajnych nowych przepisów, które jeszcze wykorzystam sobie latem. Podpunkt siódmy. Przeczytać książki, które będą mnie rozwijać. Które po prostu rozwijają nasz umysł. Chciałabym przeczytać książki o jakimś pozytywnym myśleniu, żeby poprawić mimo wszystko nastawienie do życia i myślę, że taka książka dla każdego byłaby dobra i każdemu by na pewno dobrze zrobiła. Ósmy punkt. Zrobić piknik. To jest coś, co naprawdę mega bym chciała zrobić, ale jeszcze tego nie zrobiłam. I po prostu marzę o takim pikniku. Nie nawet jakimś z Pinteresta, jak tam widziałam, że ludzie, niektórzy dodawają, że na przykład zrobiłem piknik z Pinteresta. Ja chcę to zrobić dla siebie i marzy mi się taki piknik, żebym sobie tak poukładała jakieś owoce i takie po prostu najprostsze rzeczy typu owoce, jakiś arbuz, jakieś może tortilki takie zdrowe i coś naprawdę takiego, no nie jakiegoś wymyślnego, tylko taki naprawdę fajny piknik nawet nad jakimś polem, cokolwiek z tych rzeczy. 9. Ognisko. Myślę, że to jest cudowna rzecz. Wyobraźcie sobie taki wieczór latem, siedzicie sobie przy ognisku, możecie się ogrzać, jednocześnie zrobić sobie jakiś super przysmak. Ja po prostu kocham ziemniaki z ogniska, także myślę, że to by była obowiązkowa rzecz. My planujemy w sobotę zrobić ognisko, także mam nadzieję, że to wypali, bo mogłabym sobie wtedy odhaczyć kolejną rzecz z mojej listy rzeczy do zrobienia latem. I 10. Poznać nowych ludzi. Myślę, że to jest nie jest jakieś ciężkie do zrobienia, bo jeśli się podróżuje, trochę się zwiedza, to zawsze się kogoś nowego pozna. I mam nadzieję, że w te wakacje jeszcze poznam kogoś nowego. 11. Maraton filmowy.
marzy mi się taki maraton filmowy. Super sprawą jest na przykład, jak będziecie nad morzem, właśnie taki maraton filmowy na świeżym powietrzu. Ja byłam na jednym takim maratonie filmowym w Sopocie, jak byłam z moją siostrą, i to było naprawdę mega sprawa, bo to było na molo i było po prostu rozstawione taki wyświetlacz, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, teraz mi słowo wyleciało, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Leżaczki, ludzie sobie pod kocykiem siedzieli właśnie na tym molo, w tle było słychać szum fal i naprawdę klimat był ekstra. Film mi się też bardzo podobał, także polecam wam takie wydarzenie, jeśli macie taką możliwość, nawet może w waszym mieście. Także naprawdę warto skorzystać. Ale oprócz tego, że taki maraton filmowy, marzy mi się też taki maraton filmowy po prostu w domu, z popcornem, z jakimś winkiem, jakiś super film. Ja w ogóle chciałabym sobie zrobić taką serię, że na przykład obejrzałabym sobie wszystkie części po kolei Harry'ego Pottera i albo Shrek'a na przykład. Coś takiego mi się marzy i myślę, że to jest bez problemu do spełnienia. Pójść na spacer o poranku do lasu właśnie, i to jest ważna kwestia. Właśnie porankiem, bo wtedy nie ma tych wszystkich komarów, można popatrzeć na słońce, które przebija przez te wszystkie gałęzie drzew, i myślę, że to jest naprawdę super i to też może fajnie wyciszyć człowieka i uspokoić. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć film na moim kanale o tym, w jaki sposób stać się szczęśliwszym i spokojniejszym człowiekiem, bo na pewno znalazłabym bardzo dużo rzeczy, które mi pomagają w tym, aby być spokojniejszym i szczęśliwszym, i dajcie znać, czy właśnie coś takiego chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Kolejna rzecz z mojej listy to oglądanie gwiazd w ciszy. Właśnie to jest dla mnie ważne, żeby oglądać sobie te gwiazdy w ciszy. I ja mam naprawdę super sytuację, bo u mnie na podwórku widać po prostu wszystkie gwiazdy i tam jest po prostu taki spokój i cisza. Jest ciemno, także wszystko fajnie widać. Mam spore podwórko i ja po prostu lubię się położyć wieczorem na trawce, poleżeć i sobie popatrzeć na te gwiazdy, i myślę, że to jest naprawdę ekstra. I nie robiłam jeszcze tego w te wakacje, więc na pewno zrobię. Nauka angielskiego. Ja wiem, że nie każdy chce się uczyć w wakacje, ale ja już jestem po szkole, więc naprawdę marzy mi się poprawić swój angielski, bo ja po prostu chciałabym umieć rozmawiać po angielsku płynnie, tak żeby się nie stresować, gdy coś mówię. Ja angielski ogarniam, ale tak, no, podstawy, a chciałabym się nauczyć tak naprawdę dobrze tego angielskiego, żeby móc dogadać się z innymi ludźmi bez problemu. Chciałam iść sobie posmarować usta, bo po prostu miałam takie suche, w ogóle moja skóra jest teraz strasznie sucha przez to, że mi tak schodzi. I naprawdę męczyłam się strasznie, tak mnie wszystko piekło, mimo że się smarowałam, także uważajcie i smarujcie się 50. Tak przy okazji wam powiem. Okej, 16. Poświęcenie czasu przyjaciołom. W te wakacje chciałabym też poświęcić czas moim najbliższym, żeby te relacje, wiecie, pogłębiać, a nie żeby się oddalać od siebie, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu utrzymywać dobre kontakty z osobami, na których nam zależy. 17. Pływanie w ubraniach w wodzie. I to jest rzecz, którą już spełniłam, zrobiłam to nad morzem i po prostu wskoczyłam sobie w sukience do wody i sobie pływałam, i to było po prostu świetne, i było to wieczorem, co jest też dla mnie ważne, bo zawsze marzyło mi się właśnie, żeby wskoczyć do wody i popływać sobie w nocy albo wieczorem, i było to naprawdę mega doświadczenie, tym bardziej, że chwilę po tym wydarzeniu, gdy właśnie pływałam sobie w morzu z Maciejem już takim wieczorem, to chwilę później mi się oświadczył, także jeśli nie widzicie tego filmu, to serdecznie was zapraszam i link wam podam w opisie. Super sprawa, polecam. I to już mogę sobie tutaj fajnie odhaczyć. 18. Pocałunek w deszczu. Jest to rzecz, która mi się marzy ze względu na te wszystkie romantyczne filmy, które oglądałam, i myślę, że latem jest do tego idealny moment, także jeśli masz okazję, to to zrób, bo może być to super doświadczenie po prostu. 19. Taniec w deszczu. Ja po prostu powiem wam, że mam coś takiego, że ja uwielbiam na przykład spać w deszczu. Ja kocham mieć otwarte okno, wdychać to świeże powietrze i mi się od razu lepiej śpi, jak słyszę ten deszcz. I myślę, że z tańcem w deszczu byłoby podobnie, że na pewno czułabym się wtedy szczęśliwsza i bardziej usatysfakcjonowana, dlatego po prostu chcę to spróbować. 20. Porządki w szafie. Ja mam coś takiego w sobie, że ja po prostu muszę mieć wszystko w mojej szafie poukładane i zorganizowane. Najlepiej mieć wszystkie rzeczy poukładane kolorystycznie i na pewno jeszcze w te wakacje to zrobię. I ogarnę swoją szafę i popatrzę, czego nie nosiłam, bo myślę, że to jest naprawdę mega sprawa,
że możecie przeglądnąć swoją szafę i zobaczyć, jakich rzeczy nie nosiliście przez ostatnie 3 miesiące. Na przykład ja zawsze sobie biorę takie 3 miesiące, jeśli czegoś nie nosiłam przez 3 miesiące, to sprzedaję i dzięki temu opróżniam swoją szafę i myślę, że to jest naprawdę mega fajny sposób, żeby pozbyć się zbędnych rzeczy z szafy i zaoszczędzić troszkę miejsca. Kolejna rzecz to organizacja biurka. I ja muszę przede wszystkim zrobić porządek z książkami, które mam jeszcze z technikum. I chciałabym sobie fajnie zorganizować moje biurko, żeby mieć tam dużo przestrzeni. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, jeśli idziesz teraz do szkoły ponownie od września, bo taka organizacja biurka może ci pomóc także w... 22. Wywołanie zdjęć. W ogóle miałam taki zamiar wywołać te zdjęcia kilka miesięcy temu i coś się nie mogę za to wziąć i w końcu muszę zrobić sobie to, podokładać i wszystkie sobie fajnie wywołać. 23. Wstawać wcześniej. I wczoraj zrobiłam sobie coś takiego na telefonie, że mam przypomnienie, o której powinnam się kłaść spać i o której powinnam wstawać, po prostu wtedy mam budzik, żeby przestawić się i codziennie spać po taką samą ilość godzin, żeby organizm się do tego przyzwyczaił i myślę, że to jest naprawdę ekstra sprawa. I pamiętajcie, że warto też spać po 9 godzin, 8 godzin, nie po jakieś 4, bo to jest niezdrowe dla organizmu. Znalezienie ubrań letnich w lumpeksach i uwierzcie mi, że to jest ekstra sprawa, ja kocham chodzić po lumpeksach, mi to sprawia wielką przyjemność i można tam dorobać naprawdę rzeczy za grosze w lepszym stanie niż w sieciówkach i jeśli chcecie rozpocząć swoją karierę lumpeksową, to zapraszam was na moje filmy, ja mam bardzo dużo filmów na temat holi lumpeksowych i na temat lumpeksów, bo ja po prostu kocham to, kocham lumpeksy i tyle. Kolejna rzecz, 25. Pójść na młyn przy zachodzie słońca. I to jest coś, co już spełniłam także nad morzem i myślę, że to jest naprawdę ekstra. Wiecie, chodzi mi o tą taką karuzelę w kształcie koła, nie wiem jak to się chyba, młyn to się nazywa. I to jest naprawdę super. Ja oglądałam sobie morze przy zachodzie i jest to coś wspaniałego, także polecam i odhaczam. 27. Nowe koktajle. Chcę w ogóle zacząć robić jakieś szejki, koktajle, coś w tym stylu i myślę, że w to lato idealnie jest to wypróbować, bo po prostu mamy dużo świeżych i letnich owoców. Ja, słuchajcie, mówię naprawdę szybko, bo widzę, że mi zaraz aparat padnie i chcę zdążyć. I 28. rzecz to częste spacery. To jest naprawdę zdrowe dla naszego organizmu i myślę, że naprawdę ruch nam się przyda w te wakacje. Można też oczywiście poćwiczyć, pobiegać. Wiem, że jest ciężko się do tego wszystkiego zmotywować, ale najlepiej właśnie zacząć małymi krokami, więc częste spacery na pewno dobrze nam zrobią dla naszego organizmu. 29. i 30. rzecz to mam malowanie i rysowanie. Ja kiedyś malowałam i rysowałam bardzo często, uwielbiam to i chcę do tego wrócić, bo mnie to uspokaja, wycisza i myślę, że to jest naprawdę super, bo można sobie potem powiesić własne prace w pokoju, trochę ożywić nasze wnętrze, także myślę, że to jest naprawdę ekstra sprawa i warto spróbować. Ja na pewno do tego wrócę. I to by była moja top 30 rzeczy, które warto zrobić latem, także mam nadzieję, że wam się coś spodobało, wpadło wam w oko. Dajcie mi koniecznie znać i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.